Cześć, witam Was w kolejnym odcinku o fotografii przyrodniczej. Dziś wybrałem się po raz drugi z Piotrem, fotografem, który zabrał mnie po raz kolejny na Dolinę Baryczy. Jak słyszycie za mną, słychać okrzyk żurawi. Jest strasznie donośny, także można powiedzieć, że na kilka kilometrów to słychać. Co do dnia dzisiejszego mamy w planach sfotografować łanie z jeleniami, które przeskakują przez rzekę. Parę minut temu żeśmy dojrzeli przez lornetkę małe stado. Na pewno łań, nie wiem czy były tam byki. W każdym razie pilnie czekamy. Martwi nas tylko jedna rzecz, bo wypatrując lornetką zauważyłem jakiegoś człowieka w tym lasku, gdzie widzieliśmy łanie, więc prawdopodobnie on je spłoszył. Ale mimo wszystko będziemy na razie czekać, aż ta zwierzyna nam wyskoczy w późniejszym czasie. Jeśli nic konkretnego nie będzie się tutaj działo, to prawdopodobnie ruszę w tamtą stronę tej rzeczki, żeby zobaczyć, czy uda mi się tam coś wytropić i sfotografować. Bo nie ukrywam, że chcę coś dzisiaj sfotografować i nagrać dla Was. Ale czy mi się uda, kompletnie nie mam pojęcia. Więc na tą chwilę kończę i postaram się coś wypatrzeć. Wybaczcie za moją pozę, ale jestem leworęczny i trochę ciężko mi się nagrywa. Generalnie przyszedł czas, no, który był nieunikniony, żeśmy się z Piotrem rozdzielili. Piotr się zasadził na zimorodka, rozłożył sobie siatkę, no, siedlisko, no i bacznie obserwuje. Widzieliśmy zimorodka w pobliżu, parę razy przelatywał, ale co najważniejsze, kiedy siedzieliśmy i czekaliśmy na łanie, które się miały w najbliższym czasie pojawić, okazało się, że jednak no nie ma ich, nie ma ich i stwierdziliśmy, że jednak przejdziemy się na drugą stronę drogi, też w taką dosyć ciasną ścieżkę. No i jak już wspominałem przed chwilą, Piotr zaczął obserwację, jeśli chodzi o zimorodka, a ja postanowiłem iść swoimi ścieżkami, które oczywiście nie znam, ale coś pięknego w bazie już kwitną. I wracając do tego, jak już się rozdzieliliśmy, to w momencie, kiedy przechodziliśmy przez drogę i siedzieliśmy przy samochodzie, kiedy Piotr pił herbatę, bacznie obserwowałem okolice i w pewnym momencie dostrzegłem łanię, która przebiegała przez rzekę. Oczywiście w miarę byłem przygotowany,
troszeczkę czas nie był taki jak trzeba, bo jednak wcześniej fotografowałem troszeczkę widoczek, więc nie byłby potrzebny taki krótki czas i udało mi się sfotografować. Zrobiłem 3 zdjęcia łani. No, jedna mi się udała, fotografia. Nie wiem jeszcze, jak to będzie na komputerze wyglądało. Zmachałem się, mówię wam, więc idę dalej, bo jest tutaj po lewej i po prawej stronie, jak widzicie, tutaj po mojej prawej są mokradła, a po lewej trzcinowiska, więc po lewej stronie nie mam opcji, żeby cokolwiek sfotografować, a po prawej stronie staram się obserwować co jakiś czas, czy nie wykrywam jakiegoś ruchu. Więc na tą chwilę mam sfotografowaną łanię. Zobaczę jeszcze, jak to w późniejszym czasie będzie wyglądało. Tak a propos, wracając do sprzętu, to dzisiaj postanowiłem fotografować z monopodu firmy Manfrotto. Miałem okazję kiedyś, dawno temu, kupić po niezwykle małych pieniążkach. Założyłem głowicę gimbalową, którą niedawno zakupiłem i postaram się coś dzisiaj z monopodu ustrzelić, bo nie powiem, teren dzisiaj kompletnie się nie nadaje na statyw, chyba że z zasiadki, to wtedy ewentualnie. W okolicy Bilika ani śladu, co troszeczkę szkoda. A jakie widoki mnie dzisiaj urzekają, to sami zobaczcie. Przyszedł właśnie czas na odpoczynek. Zjedzenie i napicie się jakiegokolwiek płynu, bo pamiętajcie, że jednak takie spacery z paroma kilogramami na plecach wycieńczają. Szczerze powiedziawszy, troszeczkę już moje plecy dostały w kość. Miałem przed chwilą okazję sfotografować Bielika, który nade mną leciał, chyba mnie nie widział w ogóle. Albo udawał, że mnie nie widzi, więc perspektywa nie jest ciekawa, ale zawsze to kolejny Bielik do galerii. W oddali słychać gęsi przylatujące. Jest tu bardzo fajnie i przyjemnie. Co do Piotra, Piotr siedzi i czeka na ziemolotka. Nie wiem, nie pisałem jeszcze do niego, więc nie wiem, czy dało mu się sfotografować go, czy nie. W każdym bądź razie ja sfotografowałem parę ptaków. Są wśród nich nuro gęsi, łabędzie i jakieś tam jeszcze inne gatunki. Nie wiem, która to już jest godzina, ale prawdopodobnie niedługo będziemy zmykać, bo już w zasadzie światło jest troszeczkę mocne. No 11:45, no to myślę, że zaraz będzie pies pisał i będziemy uciekać, więc nie wiem, czy uda mi się jeszcze cokolwiek sfotografować. Więc na tą chwilę dziękuję za oglądanie. Dziękuję, że jesteście w takiej licznej już grupie, bo chyba już jest ponad 140 subskrybentów. Bardzo wam bardzo dziękuję, że mnie oglądacie. Mam nadzieję, że dzisiejszy film będzie wam się po raz kolejny podobał.
No nic, no, będę kończył. Jeszcze raz dziękuję wszystkim i do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się, hej.